Hej, cześć, witajcie moi drodzy, oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 3 wraz z tymi, wiecie, dodatkami, tak jak zwykle, co nie? I tak jak zwykle na początek będą lagi. No dobrze, okej. I zapomniałem jeszcze o jednej osobie, ale zaraz już po nią pójdziemy za chwilę. Jest to jeszcze Rakus, co nie? Rakus. Rakus, a tu są ogry. Ja tych ogrów na razie daleko od nich. Czekajcie, jakby to zrobić. Tam są te... Mogę inaczej przejść. Dobra, spadamy. Spadaj! Spadaj, ziomuś! No kurde, nie laguj się, ty! No co za... No proszę cię, gro, nie laguj się w tej chwili! No tu kurde, ważną rzecz mam do załatwienia, w pieruny! Dobra, jakoś się udało nam uciec od tych ogrów, ja z ogrami na razie nie mam szans, kurcze blade. Co nie? Dobra, szukamy tej chatki takiej, co tam była, no jeszcze tam... Wcześniej, co nie, jak szukaliśmy tego miejsca. Dobra, tędy... Boję się tędy skakać nawet, kurde. Dobra, raz kozie śmierć! Ojoj, pierdziele! Nic nie odjąłem! Serio, nic mi nie odjęło? Dobra. Dobra. Idziemy. No nie wierzę, 16 FPS-ów, no bez... Ajajajajaj. Serio? No uspokój się, gro, już. Uspokoisz się, gro, czy się nie uspokoisz? No kurde, no o wiele lepiej, 60 FPS-ów, no. Elegancko. O wiele lepiej się gra. Dobra, mamy tą chatkę spaloną. Proszę cię, nie rób głupio gra głupstw. Nie laguj się w tej chwili, proszę cię. No. Bardzo ładnie. I pójdziemy pewnie już do Silden w tym odcinku. Mam nadzieję taką, że pójdziemy, ale kto wie. Bo tam chyba mamy też jakieś poboczne misje, co nie? W Silden też. Ale sobie je zrobimy, spokojnie. O, widzę, że szczury się tu narobiło. Więc dużo tych szczurów. O, widzę, że jeszcze te zombiaki leżą tutaj. Te zombiaki, tak, zombiaki, dobra. O, właśnie, widzicie, ja przeoczyłem ostatnio jeszcze wcześniej, co nie? Buntowicz. Mówisz, że potrzebują mnie. Tak. Okara jest niedaleko stąd. Słyszałem o niej. Raczej nie będziesz musiał. Dość dla mnie zrobić. Raz jeszcze nie. Dobra, nie ma za co. Dobra, to ten... 5 miksturek. Oczywiście sobie kupuję je. Ale ja mu sprzedam trochę też tych rzeczy. Co nie? Topory bojowe mogę sprzedać z chęcią. Bo po co mi one? Kurde, tych tarcz nie wiem, czy będę je używał. Kurde, nie wiem, na razie nie. No idź, proszę cię, stąd. No idź, no. Dobry człowiek z ciebie. Ucho! Czego mamy tylko 80? Ej. A, dobra. Okej, wiem już dlaczego tyle mam. Przyprowadzę tego, znaczy tego Rakusa. Jak ten Rakus będzie już tam, to tam będzie jeszcze podajże Okara plus 5. To będzie 85. A dalej to nie wiem jak to będzie. Kurczę. Może lepiej nie zwalaj tego. No zobaczymy zaraz. Skoro mowa... Dobrze. Mag ognia Rakus chce się do was przyłączyć. Świetnie. Brakowało nam maga. Będzie tu mile widzianą osobą. Dobrze. Nie ma już nikogo, kto chciałby się przenieść do Okary. No dobrze. Będziemy... Wszystko się jakoś ułoży. A, plus 12 aż. Uuu, wow. Potrzebujesz czegoś jeszcze? A i 12, plus 12 i 1750 doświadczenia aż. Proszę, 5. Dziękuję. Wiele dla mnie zrobiłeś, przyjacielu. Przyjmij to w dowód mojej wdzięczności. Nie ma za co. Dobra, o właśnie, opowiedz mi. Mi więcej o tej kuźni. Tutaj produkuje się większość broni, której buntownicy potrzebują do walki z ogniem. Nasza kopalnia żelaza dostarcza nam niezbędny... To nic w porównaniu z kopalniami magicznej rudy w Normandii. Tamtego to jest bardzo dużo. Zwrócić uwagę orków. Musimy być ostrożni.
No na pewno. Pokaż mi swoją broń. Zobaczymy, co ty tu masz ciekawego. Nic nie masz ciekawego? To są bełty. Bełty mi nie są potrzebne. Dobrze ci. Pancerz z płytek też nie. Rubinowe ostrze. Nie wiem, ile ono ma. Ile ono odejmuje? 7200. Kurde, trochę dużo, powiem wam. Dobra, kupimy sobie już co. Zobaczę, co to w ogóle jest, bo tego to ja nie pamiętam już. Co bardzo. Czekajcie, gdzie to jest w ogóle? Nie, tu, tutaj. Nie, to też nie tu, sorry, Boże, tu. Bronie. 70 plus. Ale mogę, dobra, fajnie. Tylko jak ja mam to zrobić? No, w przykuźni, tak? Kurde. Kowadło? Kowadło, przy kowadle znaczy. Jedno. Tak, bo światła nie mam przecież, to nie? A ten pancerz rycerza. Nie mam królewskiego herbu. Aha, dobra, królewski herb to ja dostanę. Nie wiem gdzie w ogóle, szczerze mówiąc. Dobra, to mamy broń kolejną, co nie? Którą zrobiłem samemu. Rubinowe ostrze. Ile one ma? 85. Plus 10, 95. Powiem wam, że dobra broń, tylko brakuje ci siła. 17 punktów, kurde. Kto tu może mnie nauczyć siły? Czekajcie. Ardea, Redok. Wredok to ten mnie nauczy. Norris. Tak, Norris. O, właśnie, to sobie pójdziemy do Redok. Nie, Okara, nie. Redok mam. Ale czekajcie, ja nie mam wszystkich tych chyba teleportów. Czekajcie, Redok. Nie, do Redok mam, do Okary mam. Dobra, wszystko mam, myślałem, że coś przeoczyłem. Nie, wszystkie jest. Wszystkie mam te, wiecie, te kamienie teleportacyjne do każdego miasta i fajnie, powiem wam. Chwilę poczekamy sobie. Dobra, lecimy do Norrisa, bo w tym... Aha, z tobą nie pogadam, no dobra. A właśnie, a co ty tu masz ciekawego jeszcze? Tutaj nic ciekawego nie masz. Niestety. Dobra. Lecimy dalej, lecimy do tego Norrisa, nauczymy się siły i będziemy mogli założyć sobie kolejną broń o wiele lepszą. Rubinowe ostrze się nazywa. Coraz lepsi jesteśmy, powiem wam. To jest jednoręczna czy dwu? Bo nie jestem, właśnie nie jestem pewny, kurde, w tej chwili. Miecz Wenzela, nie. A to i tak musimy mu oddać przecież. Wymaga... Czekajcie, nie pisze? Powinno pisać, czy to jest... Nie pisze. Nie pisze, czy to jest, kurde, dwuręczne. Ale nie, czekajcie, to chyba jest jednoręczna, tak mi się wydaje. A zaraz wypróbujemy, powiem wam. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, czy ja taką broń miałem. Kiedykolwiek, jak grałem, wiecie, w tego gocika, co nie... W ogóle, nie pamiętam w tej chwili. Norris jest tutaj. Kurde, bym go nie poznał, powiem wam. Serio. Dobra. Jeszcze troszeczkę. Właśnie. Właśnie tak! No właśnie. Dobra. Mamy już 140, pięknie, fajnie. I założymy sobie mieczek nowy. Hi. Jednoręczna, dobra, fajnie. Oj, przepraszam. O, Koper, co ty tu robisz? Oj, przepraszam. O, nie będziesz się atakował? To dobrze. Dobra, lecimy do... A czekajcie, jakieś mamy jeszcze zadanka, czy nie? Czy to jak to jest z tymi zadaniami? Zlikwiduj... Steve. To chyba koło Nemoron był. W tej chwili nie wiem. Per jest... gdzie on jest ten Per? W Geldern. To daleko stąd. To jeszcze zdążę. Zdążę znaleźć te zadanie. Zrobię. Spokojnie. Urkras potrzebuje wytwórcy bełtów. To będzie w Silden. Roko to dopiero Faring, to daleko, co nie? Smoki. I list. Odszukaj wszystkie ogniste puchary, to... Aha, jeszcze to zostało nam.
On mówił, że to jest, a przyłączył prowadzący do Nordmaru, przy Silden. Tam jest jakiś obóz bodajże w tym, koło Silden tam. Kurde, nie wiem tak mniej więcej, w którym miejscu tak za bardzo. Ale będziemy tam, wiecie, przeszukiwać różne rzeczy, to tam sobie znajdziemy ten obóz, spokojnie. Nie martwcie się, nie martwcie się. I tak praktycznie mamy wszystko po 100, co nie? 100, 100, 100, 100, 90? Aha, bo tutaj jeszcze, tak? Czy jakieś misy nie zrobiłem? Nie wiem, w tej chwili. 100, pięknie powiem wam. Do tej pory mamy tylko tutaj w reputacji 90 w monterze. Powiem wam, że fajnie, kurde, tu mamy 100, tutaj 90 wyjątkowo, ale będziemy mieli 100. Mam nadzieję, że zaliczy mi to, bo jak do gońców leśnych, to będzie lipa, powiem wam. Na pewno tu i tu zaliczy, ale kto wie, nie wiem. U buntowników, powiem wam, mamy 23, pięknie też. W Silden nic nie mamy, no dobra. Poczekajcie, bo Montera to jest... To jest Cape Dawn, tutaj jest tylko, dobra. Dobra, spokojnie zrobimy. Czekajcie, się przeteleportujemy do Okary. Oczywiście, jak zwykle. Tu chyba już żadnych misji nie mamy, co nie? A, jeszcze pogadam z tym. Z Rolandem, co nie? Tym przywódcą tutaj tego... Dobrze ci radzę. Tego miejsca, co nie? Buntowniczego, można tak powiedzieć. Dobra, gdzie on był? Tutaj, tędy, tak? Tak czy nie tak? Tak. Bo tu tutaj mamy tego Owena. Uważaj na siebie. No dobra, ja uważam cały czas. Dobra, porozmawiamy z nimi, będzie już święty spokój, co nie? U niego też jakaś misja chyba jest. Dobra. Czekajcie, pomóż mi stać się silniejszym. O właśnie. Chcę zobaczyć, co ty tu masz ciekawego, ziomuś. 75, długi miecz, ta? Też dobra broń, powiem wam. Pancerz, buntownika typ pierwszy, a gdzie jest typ drugi? O, hełm! O, kupię sobie tego hełma. Czekajcie, nie mam chyba żadnego hełma do tej pory, co nie? No, widzicie jak ładnie, kurde? Jaki ładny bezio będzie? Czemu nigdy nie zaatakowaliśmy? Dobra, porozmawiamy z nim jeszcze. Obawiam się, że zbyt długo czekaliśmy na właściwy moment. Jaki masz plan? Musimy o, ktoś ziewa w tle, jak słyszeliście, tak. Żeby nie wpaść w łapska orków, zabarykadował się w kasztelu w naszej stolicy, w Engardzie. No. Nie wiem, co planuje Robar. Robar nas zdradzi w Piruny. Będziemy kamienia teleportacyjnego z Goty. Nie pamiętam. Dzięki już. Kamieniowi można się przenieść do królewskiej stolicy. W tej chwili nie pamiętam, powiem wam. Czy on zdradzi nas, czy co? Nie wiem. Zobaczymy w swoim czasie, bo na razie nie chcę was oszukiwać. Czy on zdradzi nas, czy nie? Nie wiem. Że to najgłupsze, co... Trochę zrobiłeś Musisz... Nie, nie chcę, kurde, atakować Montery. Początkowo bitwa o Gotę, aż do czasu, kiedy szamani orków, ten pomiot piekielny, potwór zmienił wszystkich uczciwych, jakby spadło na nas samo piekło. Utraciliście. Nie utraciliście jej, ja się zajmę. Nie bądź głup. Spokojnie, dam radę. O! Ty, on walki nie nauczy? Fajnie. Nie, toporem nie chcę, czekajcie. Nie jesteś. Dobra, mamy ile zadań od niego? Jedno, tak? I co? Gota, ale dobra. Dobra, lecimy do Silden. A, jeszcze jedno, poczekajcie. Poczekajcie, jeszcze wrócę się do... Kurde, w Wardei jest jakiś ten... kupiec? Nie wiem, czy tam można sobie mapkę kupić. Ja pamiętam, że można było kupić mapę przecież świata. U któregoś z kupców. W tej chwili, kurde, nie jestem pewny. Tak wiele ci zawdzięczamy. Chyba u Hamlara dałoby się kupić, ale... O,
Nie? Jest! Widzicie? Jest! Pięknie, mamy mapę świata, no. Okej, mamy, fajnie, no. Ja wiedziałem, że da się kupić, tylko nie wiedziałem u kogo, kurde. Nie byłem pewny, co nie? Na 100%, ale wiedziałem, że u kogoś można. Nie, nie do Redok, Boże, do Okary chcę, a nie do Redok. Nie, do Redok już byliśmy, co nie? Kilkanaście odcinków temu. Dobra, z Rolandem już porozmawiałem, co nieco. Która godzina jest tutaj? 12:20 w grze. Tak myślę sobie, że najpierw... Nie wiem, czy pójść do Silden, kurczę, jakieś misje wziąć sobie, czy przeszukać tych... tych gońców leśnych, co nie, co są tam daleko, tam koło przełęczy, co nie, koło Nordbaru. A zrobimy tak, a co tam? Pięknie. Tu. Dobra, co my tu mamy? Dziwny topielec. Kurde, dobro on jest. No co jest? Co jest to, ziomuś? Jo! O kurde! Ile tych topielców tu jest? Dwa? Pięknie, widzicie jakie to było łatwiutkie. Łatwizna. Czekajcie, tutaj przeszukałem go. Gdzie on był? To tam dalej, tak? Oj, oj, oj. Czy nie? Tutaj jest, dobra. Kogo my tam mamy jeszcze, tak? Raz, dwa, trzy. Trzy topielce dziwne. Dobra, tego zaatakujemy sobie. No chodź tu. Dobra. Załatwiony. Czego nie mogę od niego nic wziąć? Mogę, dobra. Dobra, gdzie ten kolejny? Tu jelenie. Co to tam jelenie sobie zostawi się w tym spokoju? O, tu ich... O, tu... Chodź tu. Pięknie. Dobra, kurde, dostałem trochę od niego w piruny. No dobra. 21 poziom mamy już. No dobra. Tej prastarej wiedzy mam mało, kurczę, powiem wam nadal. Spokojnie, może tam pięknym odcinku zrobimy, może to, ale wątpię. Nie, ja prastarej wiedzy się nie uczę za bardzo. A nie wiem jeszcze. O, zabij topielce, które osiedliły się na brzegu rzeki. Plus 6 Silden. Już pięknie mamy, widzicie, kurde, jak to szybko się zbiera ten... jak to się nazywa? Reputacje właśnie w tych miastach, co nie? Szybciutko się zbiera, powiem wam. Bardzo. Tam mamy kogoś? Gobliny się osiedliły. O Jezusie! Gobliński szaman? No bez jaj. Czekajcie, tam mieliśmy jeszcze, jak ja widziałem dobrze, jakieś tam kufry, tak? Czy nie? Tak, jakieś kurde kufry. Mało bym z krzesła nie spadł teraz. Bo się tak przypatrzyłem tym kufrom. O, pięknie. Widzicie, 4 wytrychy. Jak ja lubię wytrychy zbierać, kurczę. Ale tutaj też łatwo się zbiera te wytrychy. Szybko. Bo w Skyrimie to ja nie wiem, jak tam było. Powiem wam, że ja... tego ekwipunku nie ogarniałem trochę, jak grałem, pamiętam kiedyś jeszcze. Nie ogarniałem tego ekwipunku w ogóle. W ogóle taki trochę dziwny, co nie? W Gociku to można łatwo ogarnąć sobie. No dobra, tam jeszcze kolejny jest topielec. W piruny. O, właśnie, ten soundtrack jest fajny, ten co słyszycie teraz. Mi się bardzo ten soundtrack podoba, bardzo. Ale z tekstem jeszcze lepiej, powiem wam, słychać. Dobra, tu mamy już przejście, ta? Bo tu są orkowie już. Poczekajcie, kurde, gdzie... jak się szło do lasu? Kurde. Czekajcie, tam mamy... Mi się wydaje, że oni gdzieś tutaj są te gońce leśni. Gdzieś tutaj. Kurde, w tej chwili nie wiem. Nie jestem pewny, powiem wam. Kurde, nie wiem.
Oni gdzieś tutaj są, ale ja źle idziemy. Kurde, źle idziemy trochę. Dobra, co my tu znajdziemy takiego ciekawego? Tu nic chyba nie ma. Dobra, tu coś mamy, jakieś ognistą jagodę. Dobra, weźmiemy sobie. A co ona w ogóle daje, bo ja już za bardzo nie pamiętam. Maksymalność many. Nie, many nie będę na razie zużywał, tak myślę. Wytrzymałość sobie zużyję. I tak tych ziel pancerza będziemy mieli jeszcze potąd. Bardzo dużo, co nie? Pewnie tak, kto wie. Dobra, co tu sobie zużyjemy? Jajo ścierbojada sobie zużyjemy, po co mnie to? I tak to mało daje w piruny, praktycznie, co tylko 5, niestety. Dobra, zużyjemy sobie te, właśnie nie wiem, chyba chleby będą potrzebne jeszcze do Wengardu. W tej chwili nie wiem, kurczę, za bardzo. Nie jestem pewny, przyznam się. Ryże chyba nie są potrzebne, ale w tej chwili nie jestem pewny, kurde. Nie wiem. Wiem na pewno, że będą chyba potrzebne pieczeń, tak, na pewno pieczeń będzie na 100%. I chyba chleby. A z broni to chyba będą potrzebne tylko na pewno kilofy. Kilofów mamy mało, 7 tylko. Wow. Nieładnie. Niefajnie znaczy. Nieładnie. Niefajnie, kurde, mamy tylko. Ajajajajaj. Nie fajnie. Dobra, spokojnie, znajdziemy te kilofy. Chociaż każdy kupiec ma praktycznie, co nie ten, co sprzedaje na przykład różne rzeczy. Dobra, nie będę już zużyła tego chleba, bo mamy mało już. Praktycznie, no 25. Dobra, mamy pełne życia, fajnie. Dobra, tu mamy już tę przełęcz, to nie, czekajcie. Tędy przejdźmy, może będzie najlepiej. I może będzie bezpieczniej. Może. Ojoj, dziki! O ja pierdziele, ile tych dzików jest? 2? To mało. A nie, 3. Słabe są jak nie wiem co. Jeszcze ktoś chce dostać? No, mam nadzieję. Kto tam był? Kto tam był? Ja kogoś wziąłem tam. A nie, wydawało mi się może. No, mam nadzieję. Dobra, okej. Co my tu mamy jeszcze? Jakieś chyba oni czegoś pilnowali, co nie? Pewnie. Tu mi się wydaje, że jakiś obóz był. Ale mogę się mylić. Czy mamy jakąś jaskinię, czy mi się wydawało? Nie, wydaje mi się. No, nie, coś tam mamy jakieś. Takie dziwne. Dobra, ale nie, serio, co nie dopilnowali takiego? Widzę, że jakiś był obóz drwalski pewnie. Ale kto wie, co tu w ogóle było. Dobra, idziemy dalej, nie będę już tutaj nic przeszukiwał, co nie? Tego miejsca. Tutaj, co my tu mamy? O tu. Buntownicy, widzę. Hej. Nie możesz tak, to niebezpieczne. Nie mamy obozu po tej stronie. Okupujemy cały, a każdy org, który będzie się... Ale jeśli szukasz, jego chata jest... Aha, wiem już co to jest. Anok. Anok i Inok. No to pamiętam już. Znaczy ja nie chcę to... tam jest troll, jak pamiętam, gdzieś tam. Rozpruwacz, no bez jaj. Ja pierdzielę, jak ja nie lubię rozpruwaczy. No bez lipy. Kurde, on tu zaraz podejdzie, skurczy byk. Czy nie podejdzie? Ja pierdzielę, ja... Olo, oni blisko stoją, no bez jaj. Ja pierdzielę, co oni to robią, ci ludzie, no bez... Bez lipy. Tu mamy kolejny jakiś obóz. Tutaj jest ten obóz tych ludzi, to nie, czekajcie, nie tędy szliśmy. Nie, dobrze idziemy, dobrze, dobrze. Tylko ja chyba... Nie w tą stronę poszedłem za bardzo. Znaczy dobrze w tą stronę, ale trzeba w tamtą jakoś tak. Kurde, teraz to powiem wam, że nie wiem sam. Kurde. Czekajcie, tu coś mamy jakieś... Powinna być taka chatka, kurczę, jak pamiętam jeszcze dobrze. Chyba tędy się szło, albo my idziemy do Nordmaru chyba. A zaraz zobaczymy po drodze, co nie? Bo bym wolał już sobie zrobić tę misję, co nie, w monterze. Bo to w monterze, tak? Dlatego, dla Porgana. Tak, bym wolał już to sobie to przejść, co nie, a nie później, kurde. Później robić tę misję, co nie?
Tutaj nic nie ma, co nie? A tu się nie powie... A tu przypadkiem się nie szło do... Poczekajcie, bo tu jest jakieś znajome miejsce. Widzę, że jakieś są skrzynie. Ale ktoś zostawił tu, kurde, fajną miejscówkę. No powiem wam, że... Pięknie. Przyda się te fiolki, co nie? Bo to chyba fiolki były. Fiolki były, czy tam fiolki. telekineza. O, mikstura uzdrawiająca. Potrzebne będzie bardzo, bardzo będzie potrzebne ta rzecz. Bardzo. No dobra, idziemy dalej. Szukamy tej chatki takiej, bo tam powinni powiadać, że być te gońcy leśni, których w tym świecie jest bardzo mało. Mało jest takich grupek, powiem wam. Jest na pewno koło Montery, tam jak widzieliście kilka odcinków temu też. I chyba gdzieś... O, czekajcie, w ogóle my idziemy, źle my poszliśmy, ojeju. My idziemy do Nordmaru już, serio? No bez lipy, ja pierdzielę, no kurde. Tak, tam Nordmar jest, no fajnie, powiem wam, poszliśmy. O, jak pięknie, powiem wam, piękne krajobrazy. Kurde, ja idę bez tego w Piruny. Bez... Widzicie, jakie ładne miasto? O! Co tu jest? Co to jest? Doboż wojenny. What the? Któż to jest? Orkowie? Orkowie! Gdzie myśmy poszli? Oho! Oh my god! Patrz, jak napierdzielają w tarabany. Tak, tu. No powiem wam, że... Pamiętam, kurde, jak grałem pierwszy raz, to nie, jak widziałem te bębny, kurde, zdziwiłem się. No kurde, takie coś dodali w gociku, no zdziwiłem się totalnie normalnie, to nie. Fajna rzecz, powiem wam, też dodali. Bo w tych pierwszych częściach to tak nie było, co nie. W jedynce i w dwójce. Tylko było tutaj, znaczy w trójce tylko takie coś dodali, jak widzieliście teraz tego dobosza wojennego, czy jak mu tam... Czekajcie. Nie wiem, czy ja dobrze idę, kurczę, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że Czekajcie, gdzie w ogóle jest? My idziemy tędy, tak? Dobra, to tędy trzeba będzie przejść jakoś, jeżeli dam radę. Oj, chyba nie dam rady, ale... Nie, zobaczymy. Oj, damy radę, spokojnie. Pięknie, daliśmy radę, no kurde. Dobra, tylko kurde, żeby tu nie spaść. Oj. Oj. Dobra. Szukajmy tej chatki, kurczę. Tylko gdzie ją można znaleźć, to kurde, trudno znaleźć od teraz. Dobra, spadniemy stąd. Nie powinniśmy, dobra, fajnie. Co my tu mamy? Jakieś kryjówki wpierone przed tymi, przed... Oj, nie trafię... Wow, widzieliście to? Kurde, bo bałem się, że spadnę stąd, co nie, ale jednak dałem radę. Dobra, wysoko? Nie jest wysoko. To możemy skoczyć spokojnie. Dobra, pięknie, tylko kurde, tu będę się suwał wpierony z tej ziemi. Kurde, gdzie? Ja źle trafiłem do nich. Kurde. Czekajcie, tam jakiś domek był? Nie, myślałem. Kurde, gdzie to może być to miejsce? No bez... No kurde, teraz nie wiem. Bo ono powinno być... Poczekajcie, dobrze idziemy. Tak myślę. Bo tam już jest przełęcz, co nie? Tak jak widzieliście wcześniej. Tam się nie da przejść na górę. Kurde, lipnie trochę. O, tu widzę, że jakiś obóz kolejny jest, fajnie. A sobie weźmiemy te rzeczy, a co tam? Jak ktoś zostawił, to weźmy. No dobra, okej. Kurde, tu nikogo nie widzę. Tak za bardzo. Ale ładne tutaj są takie tereny, powiem wam tutaj. Takie ładnie. Ładnie to wygląda, to powiem wam też. Dobra. Gdzie ten domek może być tych gońców leśnych? Czekajcie, bo my jesteśmy tak...
Kurde, oni powinni być gdzieś tutaj, jak pamiętam. O, dzik. Dziki. A nie, rozprowadzę, jeszcze lepiej, no Boże ty. Jeszcze fajnie. O, nie. Czekajcie, zobaczymy tam na górze, co nie? Czy tam coś tam w ogóle jest, bo w tej chwili nie wiem. Nic nie widzę w piruny. Da radę tu skoczyć, bo ja tu nie widzę w tych zaroślach nic. Dobra, mamy. Czekajcie, ja mówię sobie zwiększę życia. Pieczenio? Nie, czekajcie, weźmiemy sobie... O, dobra, już. Mogę tego nie zużywać, no ale przepadło. Czekajcie, tu są... Kurde, to koniec mapy jest. Koniec mapy. Aha, no dobra, fajnie. Fajnie wlazłem, co nie? Pod koniec mapy wlazłem. Nie, proszę, nie spadaj. Kurde, no i teraz pięknie zrobiłem, no po prostu pięknie, dobra. Czekajcie, szukajmy tego miejsca w piruny, gdzie ono może być, nie wiem. Wiem, że... Tutaj, w tych lasach może? Od Silden do Przełęczy, to tutaj gdzieś. Ja pamiętam kiedyś ich... Znalazłem, co nie, za pierwszym razem grałem, ale... Nie wiem, czy to ta była grupka, kurde. Tych gońców leśnych, jak pamiętam jeszcze do... Może niedobrze, ale... Na 90%, to, znaczy na 70% to tak było. Może mniej nawet? No nie wiem. Kurde, nie wiem. Zapomniałem totalnie teraz już. Kurde. Bo tu chyba ich na pewno nie będzie. Kurde, tu spadnę za... O Jezusie, jak to wysoko. Oh my god. O kurde, no bez jaj. Kurde, zabiję się stąd, jak ja skoczę stąd. Oh my god, nie no. Czekajcie, tutaj jak fajnie drzewo wyrosło, powiem wam. O ja pierdziele, zabiję się. Ajajajajajaj, nie zapisałem gry jeszcze, no. Po prostu. Pięknie, nie. 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 No kurde. No po prostu. Brawo. Kurde mole, no. Fajnie. Fajnie zrobiłem, co nie? Bardzo. Zadowolony jestem. Bardzo. Bardzo jestem zadowolony. Ze swojego zabicia się. No, po prostu się cieszę ze swojego... skoku. Tyle w temacie. Wiecie co, moi drodzy? Ja przeprowadzę tego raku... Znaczy, porozmawiam z tym rakusem. Znajdę mapę świata, bo nie mamy oczywiście jak zwykle. I... poszukam tak mniej więcej tego domku z tymi gońcami leśnymi, wiecie? I zobaczymy, jak to będzie. To widzimy, ja tu robię cięcie robię. Okej, moi drodzy, witam was znowuż po przerwie i już znalazłem ten obóz gońców leśnych. Powiem wam, że on był tutaj. Tutaj, w tym miejscu, nie w tym, lecz w tym, nie? I... porozmawiam sobie z tamtym runakiem, on się tak nazywa, runak. Oho. Coś mnie tu leci ci. Wow. Dobra, stąd spierdzielam. Nie! Kurde, pierdzielaj z mojej ziemi. Ja pierdzielę, serio. A, brawo. Dobra robota. To załatwisz. Okej. Okay. Haha. Widzicie, jaki on mocny był, ten wilk, ten warg?
niczym wargę. Nie lubię wargów. Przyznam wam. Nie lubię tych wilków. Nie. Nie lubię. Dobrze, moi drodzy, nie będę się rozgadywał już, bo i tak ten odcinek będzie trwał długo pewnie. I widzimy się oczywiście w kolejnym. Cześć.